Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Śródziemia Cienia Mordoru. W 22 odcinku pójdziemy, tak jak mówiłem wczoraj, na polowanie. Związane jest to z grubą zwierzyną, a towarzyszyć będzie nam po prostu krasnolud, który sam zajmuje się polowaniami, więc raczej nudy nie będzie. Na razie wykonaliśmy wszystkie możliwe misje dotyczące królowej Marweny, więc teraz bardziej się zajmiemy przyziemnymi sprawami, czyli skórą grubej zwierzyny, że tak to ujmę na razie, bo nie wiadomo, czy to będzie skóra do upolowania, czy samo zwierzę. Niemniej jeszcze ten lepiej sobie będę biegł. Ucieknę im. W ten sposób. Okej, teraz jeszcze na Karagora się do mnie chyba dowali, nie? Okej, jednak nie. To najważniejsze, że jest bezpiecznie. Okej, za niedługo koniec lutego. Za niedługo będzie marzec. Pewnie już cała Polska prawie gada o evencie w Katowicach, który będzie tam bodajże 13 marca do 15. Może w tym roku pojadę. Miałem jechać w tamtym roku, ale jakoś nie czułem takiej potrzeby, a dwa to po prostu to już bardziej prywatna sprawa, dlaczego nie pojechałem w drugim znaczeniu. Okej, sobie przy okazji punkty dykowo odświeżyłem, żebym miał bliżej, bo mi teraz spamią na TS-ie. Tam mi trochę wkurza, jak mi ktoś tak spami, tak sobie po prostu. Dobra, nie widzicie mnie. Wam nie powinno przeszkadzać odgłos TS-a. Ja bo ja mam trochę rzeczy też powłączonych, ale raczej nie macie lagów, kiedy biegam albo coś. Ja przynajmniej ja nie odczuwam takich spadków. Mam stałe 60 FPS. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest stałe 60. Nie mam takich większych lagów. Można grać. Czemu nie? Dobra, mamy już tu misję. Więc do roboty. A czy my jak upolujemy tą zwierzynę? I kaczynka. Shouldn't see me. Shouldn't hear me. It's a clean kill. None of them is gonna go to waste. What's your name, Ranger? Talion. What were you? A lieutenant? No, actually, I was a captain. Oh, my mistake! We have a captain in our midst! Well, better look sharp, eh? Captain's coming. Better sharpen the swords, eh? And make sure our boots are nice and shiny. Nie było zabawne. So tell me, Captain, have you ever hunted a Graug? A Graug has what you promised me. Aye. Not just any Graug. The largest one I ever came across. You must prepare. I should do just fine. I've been trained very well. My dog, Silver, was trained very well. That was before she got eaten by a warg. Hunt! It's not about rules, my captain. We're not gonna line up and have someone play with our lives. It's about instinct. And it's about guts. Which, as you can see, I know a thing or two about.
You want basics on the hunt. Ty mnie będziesz rzucał. Follow me. Słusznie przyjmuję taką minę. The hunt is its own beast. One you must learn to tame. First lesson of Karagor hunting. Idziemy za karzełkiem. What do we need them for? No, może aż taki karłowaty nie jest. A worthy mount for a dangerous hunt. Now, these beasts will not be impressed by your rank. All flesh tastes the same to them. Once you go on the hunt, Captain, you'll come out a changed man. Hopefully for the better, but you never know. When I was hunting wargs, I picked up their ways quickly. The Karagors, well, those bastards are a tougher breed. Took me nearly a year to figure them out. Karagors. Buggers hate water. I once tried to ride one through a river, and she hightailed it up a cliffside with me on its back. Amazing what they'll do to avoid a good cleaning, eh? And the hunt is my mistress. Beautiful, thrilling, infectious. And she doesn't nag like my wife. Tak bardzo uzależnia. Oh, you haven't lived until you've been on the hunt, Captain. The very air smells different. Like triumph. Ranger, over here! That one over there looks quite aggressive. Don't even try creeping up on the Karagor. It'll catch your scent a mile away. What do you propose then? Wouldn't you hop in and introduce yourself? Ask it for a ride. Okej. Okay. Mamy łowcy Karagorów. When a Karagor charges, you have two options. Knock the bastard down, or you duck. Ała! Wake up. No nie, pompują mnie teraz. If it kills you, well, you did it wrong. Let the bastard. No super. Jakby tego nie. Jakby jeszcze tego brakowało. Teraz muszę się w inny sposób. You're not gonna mount a Karagor on your first try. Took a few scars to perfect my method. Aha. Fajnie. That one over there looks quite aggressive. Don't even try creeping up on the Karagor. It'll catch your scent a mile away. What do you propose then? Wouldn't you hop in and introduce yourself? Ask it for a ride. When a Karagor charges, you have two options. Let the bastard charge you. No jest, ładnie. What now? Climb on its back. Teraz może jechać, nie? O kurde. Aha, to jest twój panie, dobra, sorry. Przepraszam. O, możemy jechać automatycznie. Trochę oskubałem jego zwierzaka. Na początku tego w ogóle nie ogarnąłem. Ale teraz już tam nie powinno większych problemów zmarzać. Cutting orcs! Great way to unwind! I can take down more than you! No, mam zabić więcej. To fajnie. Knock him over! Karagors will take care of us! The face of the orc is back! Zabiłem więcej? You've been hunting and learning for long, dwarf. Fajnie. For years and years.
Now a doom slowly sweeps over it. Like much of Mordor. Yes. Though the doom does add a sure you can ride a carriage, but can you shoot from one? You take him up high. Leave the ground dogs to me. The world was young, the mountains green, no stain yet on the moon was seen. Words were laid on stream or stone, when Durin woke and walked alone. He named the nameless hills and dells. He drank from yet untasted wells. And saw a crown of stars appear. Nie, nie idzie mi to. O, mam więcej, dobrze, jest 10 do 3. Okej, okay, tak ma być. No, zabierasz mi franki! Kurde, moje. No. Dobra, łucznik, łucznik. Ała! No i ładnie. 12-3. Fajnie, że to wszystko jest jakoś tak podliczone. Właśnie zrobiłem błąd, że tak powiedziałem, że nie ma licznika, jak jest licznik. Oj, jakieś punkt umiejętności. Przy okazji wykorzystamy płomień zemsty. O kurde. Trafienie krytyczne. Podwójny atak specjalny. Aha. Ale patrzę jeszcze serię mrocznych ciosów, nie naciąg. Ale to mnie na razie nie obchodzi. Zastanowię się, to jest rzut, wejście barkiem. O, pogróżka. Płomień zemsty. A weźmiemy sobie... Właśnie teraz już nie, nie wiem, chyba ten płomień zemsty weźmiemy. Okej. Bo to będzie jakaś na pewno jakaś ultra specjalna umiejętność, którą trzeba będzie wykorzystać. Jezu, ładnie. Ty mnie nie wyprzedzisz. Jeszcze? Nie dosyć masz już tego polowania? Running short on lessons? Running long on lip? You'll need to think on your feet. When we face the Grog, can't always look to me for help. The hunt is about discipline. Training yourself to see the perfect moment, rather than being told it. I once tracked a grey eagle back to her nest. I decided to let them be. Even before they toss me to the rocks below. Time for blood! Attack! It's a carnival! Crazy, Chris. Moje zwierzę tylko nie padło. O nie. Fuk.
Jest checkpoint. Dobra, przynajmniej ma całe hapsy. No cóż, nie spodziewałem się, że to tak się skończy. Ale mamy przewagę i to dużą. Nie mogę się od niego też oddalać. No inaczej będę miał kapową sytuację. Checkpointa. The hunt is about discipline, training yourself to see the perfect moment, rather than being told. I once tracked a grey eagle back to her nest. I decided to let them be, even before they tossed me to the rock. Nacieramy? Dogonimy spokojnie. Craig Walker will have to summon a stronger spirit if he wants to burn. Torben is too quiet. Something must be wrong. Go to him, Talion. Perhaps we should track the hunter. Gdzie są te ślady? Kurde, jest wiele śladów. A tu, dobra. You'll make a nice meal, dwarf. Tall and little. Spiders and rats up there. No, it's a trap. That's the thrill of the hunt. Just so you know, I had him. Już mu pomogłem. What does Caragors have to do with killing Grogs? All these questions, Captain. Not you, we're supposed to follow orders. You're testing my patience, Torben. Pay attention. Learn to respect the beast. You've got great size and strength to fight the mighty Grog. Remember, the hunt. Respect his earned. Who knows? He'll even call you sir, eh? Taki mądry. Mhm. Już go widzę. Już koniec misji. This dwarf is far from home. Not all those who wander are lost. Dobra, wykorzystamy to nasze zwierzę w końcu. Niech się przyda. Ale w sumie bardziej moglibyśmy się teptać. Pewnie. Lepiej nie marnować czasu i wykonać jeszcze jedną misję. Zanim skończymy odcinek. Może dokonamy ulepszeń na runę do łuku. Tak patrzę. Można kupić. Łuk. Sobie dokupiliśmy slot z runą. Mogłoby się przydać. Hmm? Ja bym tak jechał na Karagorze albo grał. Fajna sprawa. Dobra, ale my mamy kolejne polowanie. Więc
fajnie byłoby się streścić, robić tą misję i zakończyć odcinek. Zobaczymy, co po tej misji się tak naprawdę wydarzy. Już dwie misje zrobiliśmy od tej Marweny. A teraz ciekaw jestem, co tu się stanie. Dobra. Jeśli tak bardzo nie będę tępił tych uruków. Dobra. O kurde. To Grauga dopiero teraz będziemy chyba dosiadywać. I to były Karagory jednak. O, siema. Hope you're not put off by my wee scars. No, not at all. I actually have a few of my own. I'll bet. What type of battle scars did you get from the Black Gate, eh? Splinters? Oh, did you scar your voice telling your soldiers to head into battle? Tread lightly. My scars run very deep. Huh. The mighty Graug. He gave me these. And he also took my hunting partner. Co mam się zruszyć? Z tego powodu? So, what now? Well, another lesson for you, my captain. Maybe you'll even come out of this one unscarred. So, what backward lesson do you have planned this time, eh? Shooting Crabane to prepare us for the mighty Graug? You want to hunt Graug? And so you shall. But not just any Graug. This is a rare one. It's territorial, strong enough to claim land as its own. And you and me, we're trespassing. Tell me, Captain, you ever slay a Graug before? Today will be the first of many. Now you're talking like a hunter. I've got a feeling in my gut you may survive this, Captain. Well, since that's the largest part of you, I like those odds. So I assume you have a plan to kill this Graug? I do, Captain. And since you're so good at taking orders, I'll tell you how, step by step. Step one, when he's crunching on an Uruk, sneak up behind the giant beast and bleed the bastard's ankle. But why not his throat? There is one place Graugs aren't covered in spiky scales. They don't call a weakness a Graug's heel for nothing. You want me to sidle up to this beast? If you can manage it without being crushed, yes. No to wyzwanie brzmi dość przekonująco. I całkiem. There it goes! What a fine, fine specimen! And it'll meet a fine end. O kurde. Zauważył mnie, no nie wierzę. Jeszcze raz. There it goes. What a fine, fine specimen. And it'll meet a fine end. O, idź się mi z tym. Na pewno wykończy swoich wrogów. Teraz przydałoby się, żeby. I've got to pierce its ankle if I want to bleed it. To ride. Niech przyjdzie jakaś Karagora. O jest, idzie, idzie sobie. Fuck. No fuck. No nie wierzę. Poważnie. No kurde! Jeszcze źle musiałem nacisnąć, czyli znowu taka robota, no. Jeszcze raz. Pewnie powtarzam. Co? Mam
dalszy na karawanę. Jakie gówno, no. Musi się postarać i nic. I need a cargo for speed. Ile karagon tu przyszło? Seron ma zamiar wszystkie zabić? Sounds easy enough. A tego Grauga teraz zbawić do Torwina. Okej. Chodź tu. O, chodź. I've got to lead this Graug to Torvin. Playing bigger grogs when I was a wee boy and my beard was only 3 inches long! Nah. Okay. Over here! Look over here! Nothing like a dwarf for dessert! We're a sweet little morsel! If you can get me in your mouth before I drop you with my hammer! Step three. Shoot it in the head. O, akurat mu w łeb strzeliłem. Ładnie. Dobra, jeszcze raz. Hey, come and get me. Yeah, that's right. Get me. Bet you can't. Oh, so close. Come on, you can do better than that. Nie, no co jest? O, kurde. Step four. There is no step four. It should be dead. You must have done it wrong. I'm following your orders. Well, that's your problem. Think for yourself. Eventy. Tego jeszcze nie było. No, po raz pierwszy mam coś takiego. No, w końcu. O kurde, nie trafię. No kurde, żem to zrąbał. Nie. Jak mnie zmiażdżył. No i kurde. Źle zrobiłem. Ale co jest teraz? Bez jaj. A mam go ogłuszyć, dobra. Już dostał 3 strzały w łeb i nic. Ej, coś się ta misja zrąbała. Takie mam wrażenie. Bez jej, dobra. Zarąbiście. No i jest to nie tak stanowczo. What's step four? There is no step four. It should be dead. Był bug. You must have done it wrong. I'm following your orders. Well, that's your problem. Think for yourself. I have an idea. What are you doing? Dobra, teraz się zmieni. To jest proste.
to jedziemy. No teraz to cała kabanga będzie. Your life ends with the sting of my blade. Już skończona zabawa? O kurde. I see. A wee bit unusual to ride the ground. Something like a little improvising, eh? All right, Captain. That's it. Use your instinct, gumption, respect. Training's over. Got guts? Let's go spill some, hey? Dobra. My też już możemy skończyć. Darkness of Mordor doesn't seem to touch that dwarf. The Seven Rings of Power did not turn the dwarf kings to wraiths, as the Nine Rings did to men. They are as stubborn as stone and cannot be dominated by evil. That is why Sauron has sworn to destroy them. Już skończyłeś gadać? Dobra, Celebrimbor skończył. Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Śródziemia Cienia Mordoru. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. A my się już w tej chwili pożegnamy. Trzymajcie się, na razie, yo!